Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świadni Łubuduntu? Nie Łubuduntu! Dzisiaj będzie Zorin, Zorin 17.2, który się pojawił. Pokażę wersję Korna, żebym prawie w Corna, żybym, sprzęcie. I Czesia, który właśnie nam tutaj nadchodzi. Dzień dobry, panie Czesławie. Słuchajcie, dlaczego Zorin 17.2? Bo dużo fajnych rzeczy dodali, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, jest to bardzo, coraz bliżej się zbliża termin. Jeszcze rok został, tak? Praktycznie do końca Windowsa 10, albo jego wspierania, można powiedzieć. Więc moglibyście się powoli przyzwyczajać, niektórzy do przejścia na pingwina na przykład, bo na Maca to chyba nie wszystkie będzie stać. W każdym razie takie lekkie, lekkie, lekkie drapanko mruż, musi być jak to na kociarza przystało, słuchajcie. E, naprawdę moim zdaniem jest to dobra alternatywa dla Windowsa. Ogólnie można powiedzieć w ten sposób, a dla tych, którzy mówią, że na Linuxie nic się nie da zrobić w ogóle, bo to jest system konsola czy tylko klepać konsoli, bo to jest najlepsze, to zobaczcie, co robi Zorin 17.2. Witam na pulpicie systemu, na którym nic się nie da zrobić: nic! Nie da się dolewać teledysków, grać, odpalać programów z Windowsa, faktur się nie da też wystawiać. Program faktura odpalony po prostu na hama, za przeproszeniem w Winnie. Kliknąłem na installer, się zainstalowało i działa. Ale się nie da zrobić pingwinie, bo pingwin jest tylko czarną konsolą, do klepania i, i, i tyle. Kurde, podoba mi się to podejście. Autentycznie podziwiam tego człowieka. E, autora newsów na, na tym, na Pure PC, pana Natana Palińczyka. Co napisze Newsa, to tyle hejtu tam leci w komentarzach na pingwinach, chociaż ja myślę, że ten gość się z tego śmieje. Tak jak i my, użytkownica, użytkownicy Newsa, śmiejemy się z tych, co piszą te głupoty po, po komentarzach. I u mnie na kanale czasami też się takie komentarze zdarzają, że się nic nie da zrobić. Słuchajcie, Zorin, Zorin 17.2, trochę go tutaj podmieniłem, żywy sprzęt. Tak, nie da się zmniejszyć okna na żywo, tak. Ja sobie już Team zmieniłem, jak widać, kolorki się też da fajnie zmienić, ale o tym za chwileczkę. Nowości, kurde. Zacznijmy od tego. Po pierwsze, najwięcej nowości jest, jeżeli chodzi o wygląd, to co było, odpalamy z powrotem. To jest wersja zwykła, to jest wersja core, bezpłatna, mam wersję pro, odpalę wam wersję pro, nie dzisiaj, tylko za, za jakiś tam czas niedługi, w ogóle myślę, trzeba seria Zorinowa w tym tygodniu jeszcze chyba zobaczymy dokładnie. Wczoraj testowałem, co ja testowałem, nie, pokazywałem Gnom 47, jak tam wygląda, że można sobie teamy zmieniać i tak dalej, to popatrzcie, ja się tutaj zmienia teamy, niech się kurde Gnom uczy, a wiecie co jest pod spodem tego pulpitu? Gnom! Tylko gnom, który ak zmienia akcenty kolorów wszędzie i na wszystkim. Nie tylko na ikonkach, kolorkach i całej znaczy na, na przyciskach, nie? Ale też to jeszcze jest nic, bo jak przejdziemy sobie tutaj, to jest nowość. Nie wiem, czy wam, zmienić Wam na jasne, a może nie, może nie będzie przeszkadzało. Słuchajcie, to jest nowość. To jest nowość, mianowicie umożliwia to cudo ustawianie danych Team wyglądów które możemy sobie tutaj dograć, własne także, dla danych na przykład rzeczy. Możemy mieć ikony z jednego, na przykład High Color, a wygląd programów możemy mieć taki, albo możemy mieć taki, a możemy mieć High Contrast ikonki, a do kompletu możemy mieć kursor Red Glass który wygląda w ten sposób, albo white glass, który wygląda w ten sposób. To jest rzecz nowa w tym systemie zrobiona, to jest trochę takie minimalne, ale okej, okay. tak to mniej więcej wygląda. Do tego możemy sobie tutaj dograć tak zwane powłoki, czyli całe wyglądy są do zmiany dzięki tak zwanym tier teams Robimy tak, klikamy tutaj i mamy pełny opis, jak to zrobić. Czy tapetę pulpitu, temat, tapet, znaczy nie tapetę. Temat pulpitu, temat ikon i temat kursora. I teraz Windowsoscy robią. Oho, no właśnie panowie Windowsowcy, możecie sobie o tym pomarzyć. A mamy to wbudowane w systemie Linux praktycznie wszędzie. Już się nie będę nabijał, przepraszam, przynajmniej postaram się, bo czasami muszę być takim zgryzliwym, starym staruszkiem. Kurde, 5 dych zaraz będzie na, 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 na budziku, tak? Oby nie ostatnie. W każdym razie, wracając do tematu, słuchajcie, pełne info, jak co pozmieniać, mamy tutaj na stronce. Jak widać, jest to chyba po polsku, albo nie jest po polsku, bo mam tłumacza. Bo ja angielski to chuchu za bardzo. Do kompletu, oczywiście, efekty galaretki, tak? To to, to było. To takie. Też się mogą pomarzyć, tak? Posiadacze Apple też nie, oni chyba Apple mają. <laughs> Przepraszam, zgryźliwość mnie całkowicie, całkowicie dzisiaj bierze. Control, przycisk, tadam. No właśnie, możemy się pobawić. Ale to, to już było, ale to już było i tak dalej. Wyłączmy to. Przejdźmy sobie dalej. Okna, Windows. O kurde, skojarzenia znowu dziwne rozchodzą. Słuchajcie, tutaj też jest, to jest nowy, nowy mini, które się tutaj wrzuciło. Ja zmienię ten motyw, motyw, bo jeszcze będą mówić, że takie chamskie kolory, że Linux kolorów nie ma 65 milionów. Dobra, wróciłem do rzeczy normalnych, do normalności. I teraz, tak, nowe okna mogą się yy, jako rozszerzone albo wypośrodkowane na środku ekranu odpalać jest taka opcja. Dla działania okna, co ma tutaj nam ewentualnie, który to ma być w ogóle: czy super, czy alt, i tak dalej. Modalne okna dialogowe, to są takie w tym, w tym GTK, nie wiem czy mam tu, nie mam jak mam tu teraz pokazać tego, okna są przyklejone preferencji do tego głównego okna pod spodem, nie? dzięki temu możemy sobie to rozróżnić, czyli okno na przykład preferencji może nam latać tutaj, tak? a główne będzie stało sobie tutaj o to chodzi w tej dodatkowej funkcji niektórzy wyjadacze Ubuntu wiedzą, że są to rozszerzenia w Ubunciaku dodawane ale ekipa Zorina zrobiła to po swojemu i działa to w ten sposób i to działa bardzo dobrze, bo mi od ponad 3 godzin, zaraz zobaczycie ten system mi się nie wysypał ani razu nic nie skreszowało, a zmieniałem sobie menu, kolorki, wszystko i to po prostu tutaj działa pięknie do kompletu, jeżeli ktoś jest programistą, albo chce mieć bardziej Tilingowy rzeczy to klika sobie zaawansowany układ okien i robi sobie z tego popoesa, czyli mamy tutaj tiling. Dzięki temu włącza nam się między innymi czwartkowanie i wiele, wiele innych rzeczy, które możemy sobie tutaj ustawić. Tak zwane gapsy, czyli odstęp między okienkami, jest do ustawienia. Interfejs, tak jak widzicie, mamy tutaj coś takiego. I o co chodzi w tym na przykład screen overlays, bo to też jest w miarę nowość? Macie tutaj takie okienka, tak, które możemy sobie zmniejszyć. To tutaj pojawia nam się w ten sposób, sposób taka przewijanie, tak? Tam się pojawia albo nam się nie pojawia, albo jest, albo go nie ma. Dzięki tej funkcji możemy sobie to po prostu wyłączyć i będziemy mieli to zrobione w ten sposób. I kilku rozszerzeń, albo kilkunastu rozszerzeń, które tutaj są. To wszystko działa poprawnie. Nie tak jak czystym gnom, gdzie się zainstalujesz cztery i się wszystko roz Zepsuje, tylko tutaj jest to poprawione i sprawdzone przez ekipę Zorina, dlatego tyle trwa. Wydanie Zorin, jeżeli wychodzi Zorin, znaczy jeżeli wychodzi Ubuntu, tak? 24 LTS, bla bla bla, czy tam inne, i Zorin wychodzi dopiero dużo, dużo później. Dlaczego? Bo ekipa Zorina to po prostu dostosowuje, sprawdza i testuje. Jak widzicie, ustawień jest tyle, że głowa mała, jeżeli chodzi o GNOME. Możliwości naprawdę jest sporo. Możecie to bardzo sobie dostosować i moim zdaniem dużo wygodniej niż w bo w plazmie jest to strasznie napieprzone. Wiadomo, może teraz to poprawiają, 6.1, 6.2 i tak dalej, jest trochę lepiej, ale mimo wszystko to jest jednak zdecydowanie poparcie się na to, e, ładniejsze, lepsze i po prostu przyjemniejsze. Pasie, pasek mi się zmienił na jakiś inny, sam sobie zmieniłem pewnie e, przed chwileczką, tak? E, oczywiście czcionki możemy sobie podułkładać. E, tak jak mówiłem tutaj, cztery podstawowe w wersji bezpłatnej, czyli w tej Zorin Core. Wersja Lite chyba też coś takiego ma. Nie, wersja Lite jest oparta o XZC, nie pamiętam czy ona to ma, czy nie. Będzie wersja będzie Light na kanale, to sobie zobaczycie. Bo w ogóle wersja Lite się kończy powoli, ale to jest inny temat. Jak za, za znaczy, zapłacicie za Pro tam 50 dolców, chyba coś takiego, to macie dodatkowe tutaj 4 wyglądy. Plus tam jeszcze w innych rzeczy. Z, będę miał Pro, to wam to wszystko ładnie po prostu potem y, pokażę i postaram się temat wyjaśnić. Jasne tło. Tu możemy godzinowo sobie ustawić, kiedy się zmieni tło na ciemne, dajmy sobie, nie wiem, na fiolet, o. Proszę bardzo, tak to wygląda, chociaż ciemny jeszcze fajnie zmieniał, taki dr Dracula się robi, nie? Ci programiści będą wiedzieć, o co chodzi z tematem Dracula, fajny taki, albo Nordic, coś takiego bardziej, nie? Y program do faktur, tak jak powiedziałem, on normalnie się mi tutaj zainstalował dzięki Wine WineWinnie, y zapisać, nie, nie zapisywać, proszę bardzo, program działa. Y to jest wersja demo, no bo wersja pełna jest płatna, co jest normalne raczej, tak? W przypadku takiego softu jest to rzecz normalna. W każdym razie, tak jak tutaj, jeszcze, a, bo jeszcze Wam nie pokazywałem na screenach, Słuchajcie, jak to mniej więcej wygląda instalacja tego. Tutaj mam zrobione kilkadziesiąt rzutów ekranu różnego rodzaju, postaram się Wam mniej więcej opisać o co tutaj chodzi. To jest wynik Superposition 11.7.3. to jest ten najwyższy wynik, ten, taki wynik uzyskałem w GNOM 47 beta, na Fedorze 41 beta, którą testowałem parę dni temu i tam było dokładnie to samo, czyli jest wymaksowany w tej chwili na full, powiem to tak. Teraz tak, jeżeli normalnie, tu mamy jeszcze na czysto w miarę tego zelina go nie, roz, nie rozebrałem do, do, aż tak, to jeżeli klikniecie sobie na jakiś program, który pobierzecie na przykład do Windowsa, tak, wiadomo, że wszystko nie będzie chodzić, bo są problemy jak najbardziej, to wtedy pojawi nam się takie tutaj mniej więcej okienko, ja postaram się to powiększyć, tak, tak to wygląda, czy chcemy to uruchomić i tak dalej, tak dalej. Mówiłem kiedyś, że Zeroin zbudował tak bazę danych dla programów. I jest w stanie czasami wykryć, też to zaraz zobaczycie, że uruchamiacie na przykład program, który podobny jest na przykład do gimp czyli uruchamiacie Affinity Designer, przykładowo, to on wtedy poleca wam zainstalowanie GIMP-a, a nie Affinity. Jest taka opcja, zaraz to zobaczymy tutaj. Te w ogóle mamy tutaj możliwość zainstalowania Windows App Support w porównaniu do 15 czy do 16, którą testowaliśmy, jest to mocno poprawione, chodzi dużo lepiej, ale uprzedzam od razu, to jest czyste Wine, tak, czyste Wini i naprawdę do uruchamiania programów windowsowych poleca się Bottles albo Lutrisa bardziej do gier, natomiast Bottles obsługuje fajnie programy, dużo lepiej niż podstawowe wini wine, które jest tutaj wzorinie, tak? No to działa, ale działa to naprawdę, że to powiem różnie. Instalowałem tutaj Soundforge'a, ale to przez wini czyste nie chodzi. Przez Bottles podobno już tak. Tutaj mamy to, Soundforge, Isotope, on się tam potem wykłada niestety, no tak to po prostu nam no wygląda. LibreOffice, proszę bardzo, zainstalowałem, znaczy chciałem pobrać tutaj LibreOffice dla Windows'a, MSI, w uruchomieniu pisze, jest już zainstalowany, uruchom LibreOffice, bo jest natywnie dla Linux'a. Jeżeli chcecie się bawić w wersję Windows'ową, proszę bardzo, uruch uruchom sobie to bez problemu. Bajka, proszę bardzo, instalator poszedł, ale FL Studio też, FL Studio też i FL Studio już pokazywałem parę miesięcy temu, że działa na Linuxie, działa bardzo dobrze, ale trzeba to uruchamiać przez specjalny skrypt z GitHub, a, gdzie tam człowiek, open source'owiec po prostu to napisał i to działa zarąbiście. Tutaj uruchamianie FL Studio powoduje niestety problemy, bo to jest czyste wine, powtarzam to po raz 50 chyba, tak? Tak tam więcej widać. GIMP! Znaczy, Affinity Photo yy, działa, ale tylko przez Bottles. Tutaj, uruchamiając przez czyste Wine, Mzorinie, niestety jest problem. I poza tym, tutaj mamy działanie tej bazy danych, o której mówiłem. To chcesz uruchomić program do tworzenia grafiki? A może spróbujesz Gimpa, odpowiednik na Linuxie? Świetnie zrobione, naprawdę jest bardzo fajnie to zrobione. Tak wygląda właśnie uruchamianie Affinity i Photo. Dlaczego? Bo brakuje .neta, po prostu Microsoft kiego. Jak Jakbyście w Botlist uruchomili, to on zainstaluje Microsoft.net i Affinity Photo i Designer chodzą, bo widziałem screeny z tego. Na FL Studio, proszę bardzo, jest możliwość uruchomienia tego, ale jak klikniecie w menu, to się wszystko zawiesza. Dlaczego? Bo brakuje odpowiedniego skryptu, o którym powiedziałem przed chwilą. No i tutaj mamy rzecz standardowo. Gierki tak, odpalę za jakąś chwilę Kingdom Come Deliverance, tutaj oczywiście jest sesja wyłącznie X11, która działa bardzo dobrze. Tak, gnome z wersją X11 działa. Teraz przejdźmy sobie do rzeczy y, takich dodatkowych, jako żebserwinie. Mamy zintegrowane wszystko, mamy flatpaka i mamy również snapa, gdyby ktoś potrzebował, to to nam ładnie wszystko tutaj chodzi. Pobrałem sobie kilka rzeczy, jak widzicie tutaj rzeczy Windowsowe są, ja je trochę postaram się powiększyć, ale mam też Flatpaka klikam na flatpaka po prostu i automatycznie program tutaj Zorin Shop, czy się ja tam nazywa, pozwala nam go zainstalować. Ogólnie cały ten Zorin Shop pozwala wybrać co chcemy mieć tutaj, czy snapy, czy jakąkolwiek inną wersję na przykład z repozytorium Zorina, czyli Ubuntu. Znaczy Zori ma własne repozytoria, on się opiera na Ubuntu, ale nie wszystko stamtąd pobiera. Zaraz wam to postaram się pokazać. Sam sklep wygląda w ten sposób, czyli po prostu standardowo, tak? Standardowo, ładnie sobie nam tutaj temat, bym powiedział, pracuje. Co my tu mamy jeszcze? API mage, usługa API mage, obsługa API mage jest zintegrowana. Czyli klikamy sobie i normalnie ładnie nam temat tutaj działa, bo sobie sprawdziłem. Jeżeli chodzi o integrację do menu, tego nie sprawdziłem. Od razu mówię, Shotcut, Shot jest. Automatycznie jest czy nie ma. Teoretycznie jest. Jest zintegrowany systemem, czyli jak uruchomimy sobie danego Appimage'a, to on nam się dodaje tutaj automatycznie do menu. Nie musimy żadnego GerLever, lever, tak, taki fajny programie do obsługi Appimage używać. Dzieje się to automatycznie. Która light, tak jak mówiłem, klikam dwa razy, to jest wersja demo. Tak, wersja demo, dziękuję, do widzenia. Mamy tutaj wersję również magazynową, gdyby ktoś potrzebował. To nie jest wersja natywna, to działa przez Winnie Wine i działa z tego, co widzę, bardzo fajnie. Ale to już musiałaby powiedzieć osoba, która w tym siedzi i która się w tym rozkmieni ewentualnie przekonwertuje swoją bazę danych, gdyby chciała tu na Pingwina przejść. Program do faktur Light chodzi to co proszę bardzo żeby nie było 5401 wersja demo możecie sobie 2024 Complexo dobra to już my nie będziemy się tego skrzanić tutaj przejdźmy sobie do terminala bo chciałem wam parę rzeczy tutaj też że pokazać zainstalowane automatycznie od początku ja nic nie grzebałem 550 IENX i NX i minus G nie tak odwrotnie mają być minus G tak Proszę bardzo, Nvidia 550107, jak wiadomo, albo i nie. Ubuntu od 24.04.4 <gryw> najnowszej aktualizacji zaczęło dołączać najnowszy kernel możliwy, jaki jest dla Ubuntu y, stabilny, powiedzmy tak. I taki też jest w Zorinie. Ekipa Zorina też to postanowiła robić. I w tej chwili mamy już 6.8.0 tutaj dostępny, czyli nowy sprzęt w Zorinie. W tej chwili już będzie normalnie obsługiwany. Już nie ma poślizgu. Że Zoren używa 515, a my mamy 65. Jesteście w lesie, tak? No nie, 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 nie. Gnome trójka, no taki jest, myślę, że gonić za numerkami też nie ma sensu, jeżeli to działa i działa bardzo ładnie i szybko. Zużycie duże, no bo kupa softu tu jest uruchomiona, 3 godziny 45 minut non-stop, testy, słuchanie muzy nawet na tym głośniku. Mówiłem o tym głośniku? Nie wiem, czy mówiłem. Fajny głośniczek, za 2 dychy kupiłem, bluetooth, działa zarąbiście, opóźnienie jest minimalne. To jest głośnik, głośnik z mikrofonem do kompletu, on jest tutaj normalnie nam, bym powiedział, wykrywany, zaraz mam to postaram się pokazać. A przy okazji ustawienia tutaj, aby coś, zrobimy to, żeby było trochę jaśniej. Karta Wifi, karta WiFi ta co zawsze, to jest Tech, chyba 8188MU, wykrywana, wszystko ładnie działa. Mam tutaj modem Huawei, ten stary, ponad 12 chyba letni, również nam tutaj jest wykrywany bez problemu Bluetooth. Church Mini to jest właśnie ten głośnik, jest to połączone, działające, widać powiązanie tak. Zestaw słuchawkowy, czyli wszystko ładnie nam tutaj działa. Jest naprawdę spoko. Reszta ustawień jest dokładnie, praktycznie taka sama. Jak macie laptopa, też będzie to ładnie obsługiwane. Co do skalowania, no nie wiem, 100-200% nie mogę włączyć tutaj. Ułamkowe teoretycznie jest. No dobra, włączymy ułamkowe, zobaczymy, co się stanie w ogóle. Dam 125%. ok? Niektórzy się skarżą, że to rozpie... psuje strasznie, że dodatkowy ekran jest zepsuty i tak dalej. Nie wiem, no ja mam w tej chwili jeden ekran tutaj podpięty i jest wszystko ok, to jest 125%. Yy, dajmy sobie, nie wiem czy 150% może wytrzyma mi ten monitor, znaczy w sensie będę mógł sobie trafić gdzieś tam. 150%, proszę bardzo. Ja myślę, że to jest ostre i jest w porządku tutaj przy 60 Hz. Wracamy do 100% normalnych no, tak? na te rzeczy, które ja tutaj mam do testów jest to wykrywane, działające. To samo tyczy się sieci, tutaj mojej kochanej pięknej sieci. E, mój mułek oczywiście działa bez problemu. Możemy sobie wejść tutaj na jakieś filmiki, albo coś Wam puszczasz? Patrzmy masz... sobie tutaj na moje filmiki y, Among i U, Ubuntu, tak? Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Bardzo z tej No, macie teraz głośnik dalej puszczony. I to trochę może memem będę, chociaż wątpię o Posta, który kochał Among. Bez problemu nam tutaj to ładnie poszycie sobie pracuje, możemy tutaj temat ogarnąć. A nie, teraz tak? przejdźmy sobie, jak zawsze pod koniec, tak? Będziemy sobie ciupać będziemy sobie ciupać i pociupiemy sobie tutaj dobrze ludzie, to już widzieliście, ja by ktoś jeszcze chciał Aldef 4 nam tutaj działa odpalmy sobie heroika i odpalimy oczywiście Kingdom Come Deliverance, standardowo wsi y, polska wsi wesoła, wsi płonąca albo coś takiego nie? Y, to słuchajcie, widzimy się już w grze w Kingdom Come w Czechach Czecha Czech, lata stare, bardzo stare jak zawsze pokazuję ustawienie grafiki, które zasłaniam. A może nie zasłaniam, może widzicie, włączone, bardzo wysokie są tutaj, jak najbardziej. Full HD, pełny ekran, tak. No to kontynuacja. On sobie, ładnie nam tutaj to wczyta. Dzisiaj wam pokażę całe, tak, bo to w miarę szybko idzie. Oczywiście nie byłem we wsi, tylko łaziłem sobie na zewnątrz. Pamiętacie jak to chodziło w Fedorze? To tak to chodzi tutaj. 550 ster Nvidia X11, stara dobra X11 Mam odczucie, że troszeczkę bardziej tutaj jest takie takie szarpanie, nie wiem no Nie, jak się patrzę na główny ekran, to ten na OBS-ie mam lagi jak zawsze ale to standard barany b, No, bym powiedział coś, ale nie będę tego lepiej może mówił. Barany jedne kurde. W każdym razie idziemy sobie do psi. Ja będę tak patrzył bardziej na, na żywy monitor, żeby nie komentować lagów OBS-a, bo wiadomo, że to jest TGS. Tak Dla osób zainteresowanych, y, klatki nie lecą, y, bo tutaj jest wszystko puszczone przez graber wideo. OBS nic tutaj w grze nie zwalnia. OBS-a nie ma na komputerze testowym. To jest żywe odczucie. Dzień dobry pani. Welcome, Henry. Yeah, proszę. Mordka konia, tak. No i standardowo obracamy się tutaj i... Kurde, jest dobrze, powiem to tak. To samo chyba co wczoraj było, znaczy jakiś czas temu na Fedorze. Chociaż może deczko. Nie, to samo jest. Latki tak samo się trzymają, trochę sobie latają tam plus minus. 1078 GB WIRA mu NVIDIA, starsza karta. Jak widać, daje radę. Działa, działa. Długo was tutaj nie będę zajmował, bo nie ma myślę sensu najmniejszego. No nic, zero. Chodzi tak jak powinno kurde. Tutaj też jest ok, działa. Po prostu temat nam tutaj działa. Wiem, że muszę tą tą grę trochę... Może pójdziemy za tym panem i go tak buch. Ach! <laughs> kurde, żem narobił teraz. Mogę stąd uciekać. Uciekamy, bo nas biją. Bryżnąłem go troszeczkę. Haha, koleś się nie kapną, koleścnie nie kapną. Poszedł robić swoje. Czesiu, przepraszam, ale chwilę dla Czesia musi być, bo, bo to jest po prostu, no, to jest po prostu działać, działa, no, co tu wam będę dużo tego Teges pokazywał, dzień dobry, panu. Buch, buch, buch go, Bóg go. No teraz dostanę łomot niesamowity, bo Zresztą jeszcze ludzi, tak. Kobiet, kobiet, bis... o, żeż ty, Teges kopany, a masz, a masz. A masz ty w rogu jeden, wystarczy, bo to będzie, że agresywny film jest, a ja robię content family friendly przeważnie. Słuchajcie, Zorin 17.2 chodzi bardzo dobrze. Czy to jest dobry zamiennik dla Windows 11 albo 10? Tak. Trzeba zmienić parę rzeczy, przyzwyczajeń. Nie chcieć uruchamiać tutaj nie wiadomo czego z Windowsa, bo nie wszystko ruszy. Ale poza tym system jest kompletny, ładny, konfigurowalny, free do kompletu. Zawsze możecie kupić pełną wersję, jeżeli chcecie wesprzeć twórców, żeby ten, ten system się jeszcze bardziej rozwijał. Bo bez tego no, może być po prostu ciężko. Jak widać działa normalnie, oprogramowania jest pod korek. Wszystko macie praktycznie bezpłatnie. Jest to fajne, graficzne, naprawdę obsługiwane po prostu, e, sprzęt, że tak powiem. Tapetki, może jeszcze co? Tapetki, może wam pokażę. No, tapetki są, no, ale wiadomo, to każdy sobie może coś rzucić. O, coś, ale po PopoS, tak? Prawie. E, słuchajcie, Zorin 17.2 KOR się prezentuje w ten sposób. Tak jak powiedziałem, za jakiś czas się, albo nie, niedługo, pojawi się e, test Zorina 17.2. Light wersji Light. Light zostaje powoli wygaszana, to mówię od razu w tej chwili, więc maksymalna wersja Light to jest 19 i koniec, dlatego Light jest trochę ukrywany w tej chwili, tak, na stronie internetowej. Co poza tym, pojawi się również wersja Professional. Pokażę głównie Wam tam zmiany, jakie są, film będzie na pewno krótszy od tego, który jest w tej chwili, no bo tam będę omawiał głównie wyglądy, zmiany i takie tam pierdoły, powiem to tak. Dobra alternatywa dla, nie, dla Linuxa Mint, tak, dokładnie dla Linuxa Mint bardzo dobra alternatywa, moim zdaniem, dla Windowsa każdego rodzaju, tudzież dla Apple'a również. Jeżeli macie taką zajawkę, trzeba wziąć pod uwagę ograniczenia, jakie tutaj ewentualnie mogą być. A ograniczenia są takie, że są to po prostu przyzwyczajenia użytkowników Windows. To wszystko, naprawdę. To po prostu wszystko. Gorąco zapraszam do testowania tego sprzętu, tego systemu. Ja dziękuję za każde wspomaganie, ogarnianie, łapkowanie tego kanału. Zapraszam do subskrypcji, oczywiście, nowych użytkowników, tudzież mojego filmu, tak, bo pewnie po tym porównaniu do, do wielkiego Windows 11 to wiadomo, że hejt poleci, bo musi być, no bo kurde, to co widać, no, no gniecie Windowsa, po prostu gniecie Windowsa i to wszystko. Do miłego zobaczenia, trzymajcie się cieplutko, do danego, pozdrawiam, Bartek, cześć, pa.